Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc maj odnośnie miłości. Pierwsza część filmu dotyczy osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu przeznaczona dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa poznać kogoś fajnego w maju. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam w związkach u skorpionów szykuje się ciekawego na miesiąc maj. Co myślicie na temat swojego partnera? Co wasz partner myśli o was? Co czujecie do swojego partnera? Co wasz partner czuje do was? Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Jakie są zamiary waszego partnera do was? I teraz tak, jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co jest między wami? Czyli czy coś was łączy bądź dzieli? Czy jest jakaś osoba bądź sytuacja, która właśnie jest pomiędzy wami, tak? Pierwsze dni maja, co przyniosą w relacji, na jakim etapie będzie wasza relacja? Połowa miesiąca. I koniec miesiąca. W tle czytania mamy kartę Sądu Ostatecznego. No dobrze. Moje drogie skorpionki, to zaczynamy czytanie. Już tylko sobie tutaj. O. Co myślicie na temat swojego partnera? Karta pustelnika. No powiem tak, czujecie się samotni. Czujecie się troszeczkę odizolowani. Albo czujecie, że partner gdzieś ucieka w swój świat, w swoje sprawy i jest, że tak powiem, aspołeczny w stosunku do was, tak? Brak jakiejś komunikacji, brak towarzystwa ewidentnie. Co jeszcze? Na pewno uważacie swojego partnera za osobę niezwykle mądrą, doświadczoną, ale wydaje wam się, że on jeszcze się nie określił, że jeszcze poszukuje jakiejś swojej prawdy, swojej drogi. Jeszcze tak jakby nie był utwierdzony w przekonaniu, czego tak naprawdę chce, tak? No i jest tutaj ta pustka, jest to oddalenie, jest ta samotność. Czyli tak tutaj widzicie partnera. Co myśli o was wasz partner? Siedem denarów. Czeka, obserwuje, co dalej będzie, tak? Uważa, że wszystko, co miał zrobić, zrobił. I teraz po prostu daje sobie czas, cierpliwość na to, co się dalej wydarzy, tak, w waszym związku. Cierpliwie obserwuje. Może być to też karta, która mówi, że was odkłada gdzieś partner na potem, gdzieś na drugi plan, gdzie nie ma czasu dla was. Być może bardziej zajęty z materią, pracą, dorabianiem się, pracą właśnie zawodową, tak? A dla was nie ma czasu, tak? Nie poświęca uwagi, dlatego wy być może tutaj widzicie go jako pustelnika, że on gdzieś sam sobie i w ogóle nie zwraca na was uwagi, odkłada was gdzieś na inny, dalszy plan. Co czujecie do swojego partnera? Koło fortuny, czyli zmiany. Takie mieszane uczucia, tak jak tutaj na tej karcie, raz może być słońce,
Raz może być zima, raz może być jesień, wiosna, tak? Czyli różne pory roku, różne nastroje, różne uczucia, w zależności od tego, jak w danym momencie partner się w stosunku do Was zachowa, tak? Albo też od Waszego humoru. Jest tu zmienność, jest tu niestałość, jest to takie cały czas ruchome, raz tak, raz tak. Bardzo taka niestałość, niestabilizacja, tak? Czyli wszystko zależy od tego, jaki mamy dany dzień, jaki humor, jak tam partner nasz, że tak powiem, zasłużył na to, żeby go, nie wiem, w jakiś sposób tam wynagradzać emocjonalnie, tak? Więc to jest wszystko takie zmienne, obracające się w zależności od sytuacji, więc te uczucia Wasze, takie bym powiedziała, że nie są stałe. Co czuje do Was Wasz partner? No i jest to samo, jest ta huśtawka, nie ma tej równowagi emocjonalnej, któryś do związku wnosi bardzo dużo, któryś z Was, a któryś znowuż bierze i nie daje nic w zamian. No. I jest taka, nie jest taka równowaga, nie jest taka stabilizacja. To może być też sygnał, że Wasz partner nie wyleczył się jeszcze z poprzedniego związku i tak naprawdę kocha dwie osoby, jest zainteresowany dwoma osobami i być może stąd ta jego taka ucieczka, jeszcze niezdecydowanie, jeszcze takie utwierdzenie się w przekonaniu, tak, czy to faktycznie to. Ogólnie dwójka mówi też o partnerstwie, czyli no chce być z kimś na pewno, nie chce być sam. Tylko mówię, nie ma tutaj równowagi, jest jakiś chaos. Ktoś za dużo bierze, a za mało daje w tym związku. I taka to jest właśnie tutaj huśtawka. Być może to też zależy właśnie od tego, jaki ma w danym dniu humor, jakie nastawienie do tego wszystkiego. Tak? Więc ta dwójka denarów to jest też takie balansowanie, raz dobrze, raz źle, na takiej zasadzie. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Szóstka buław. No na pewno buławy to ogień, czyli atrakcyjność, takie przyciąganie. Chcecie dowodzić, chcecie być zwycięzcą. No i pragniecie mimo wszystko, mimo tych przeszkód, jakichś tam zawirowań w Waszym życiu, jakichś potyczek między Wami, jakichś sprzeczek, nieporozumień, chcecie tutaj odnieść sukces i zdobyć tego partnera, tak? Chcecie wyjść zwycięsko w tym związku. Być może chodzi tutaj też o taką lekką dominację, tak? No Wy tu jesteście wodzem, coś wygrywacie po jakiejś długiej batalii, tak? I udaje Wam się to, odnosicie jednak sukces, więc być może tutaj, no nie wiem, albo zawalczycie o tego partnera, albo właśnie chcecie być tą stroną dominującą. Jakie są zamiary Waszego partnera? Ha, 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 no właśnie, cesarz. Czyli tak jakby moi kochani tutaj się starły zupełnie te same energie, jedna drugiej nie chce ustąpić. Ogólnie cesarz jest to osoba bardzo stanowcza, z lekką taką, jakby to powiedzieć, z lekką skłonnością może być do agresji, do despotyzmu, do woli takiego rządzenia w związku, bycia dyktatorem, bycia właśnie przywódcą, liderem, alfą, tak? Ktoś bardzo asertywny, ktoś, kto czuje się mocny, kto chce trzymać w rękach władzę, tak? I Wasz partner być może tak troszeczkę surowo Was tutaj traktuje, zbyt poważnie, zbyt właśnie asertywnie. Dlatego tutaj te Wasze uczucia są spowodowane tą zmiennością w zależności od sytuacji, tak? W zależności jak tu ten Wasz partner będzie się w stosunku do Was zachował. Ogólnie jest dobry partner, zazwyczaj starszy o kilka lat. Dobry ojciec, dobry mąż, zaradny. Na pewno niczego Wam nie będzie brakowało. Zadba o dom i rodzinę, o Wasze bezpieczeństwo materialne. No ale niestety ma skłonności do przywództwa takiego silną ręką, tak? Mądrze, sprawiedliwe, wie, ale jak się wkurzy, no to mogą naprawdę pioruny lecieć, więc tutaj uważajcie z tym cesarzem. To jest karta zodiakalnego barana, tak? Więc być może tutaj macie z jakimś zodiakalnym baranem do czynienia. Dobrze. I teraz zobaczymy, jak Wasz partner Was traktuje. My już patrzymy.
No, myślicie, że jest surowy, że jest jakiś taki niedostępny. Być może wy tak surowo go też traktujecie. Wydaje mi się, że są jakieś poranienia tutaj, jakieś złe doświadczenia z poprzednich związków. Być może jest to rozwodnik, być może wdowiec, albo wy jesteście po jakimś właśnie takim bolesnym rozstaniu. Jest taki chód, jest taka skorupa, która otacza te uczucia i bardziej jest to takie pouczanie, decydowanie być może za kogoś, niż dotarcie do tego prawdziwego wnętrza, tak? Do tego ogniska, które płonie tutaj w tym kominku i które ogrzewa, tak? Król mieczy, wykształcona osoba, bardzo mądra, ale czasami zbyt surowa i oschła w swoich osądach. Lubi decydować, lubi prawić takie moralne kazania, być może pouczać i grozić tym mieczem, tak? No też patrzeć na niektóre sprawy obiektywnie, kierować się faktami jak najbardziej, podchodzić do wszystkich spraw logicznie i na chłodno, tak? Więc tu taki chłód jest. I ten pustelnik, i ten król mieczy, znaczy jest jakiś dystans między wami, tak mi się wydaje. Jest tutaj jakieś niewyjaśnione porozumienie, coś tutaj jest nie tak. Wasz partner z kolei ma kartę umiarkowania, czyli przy tym cesarzu pilnuje się, tak? Ma taką samokontrolę siebie, żeby no, za dużo nie przeholować którąś ze stron. Czyli waży słowa, waży uczucia. Jest zdania, że co za dużo, to niezdrowo. Więc no, trzeba mieć taką właśnie równowagę wewnętrzną, tak? Żeby nie wchodzić w konflikty. On się stara, on się tutaj. I cieszę się, że jest ta karta, bo ta karta mówi o raz, że o zodiakalnym strzelcu. Więc być może tutaj ktoś jest taki. No, znowu ogień się pojawia, tak? Więc myślę, że tutaj chodzi o waszego partnera z jakiegoś spod znaku ognia. Z kolei umiarkowanie, tak jak mówiłam, równowaga, ale też spokój, tak? I taka cierpliwość i tolerancja. To, co potwierdza ta karta, tak? Przepraszam, kochani, że się zacinam, ale dzisiaj tak jest smętna pogoda deszczowa, że ciągle mi się spać chce, mimo że kawę wypiłam, więc wybaczcie moją dyskoncentrację czasami. Czyli cierpliwość, spokój i takie odkładanie czegoś na potem, jakaś zwłoka, tak? Takie cierpliwe po prostu oczekiwanie, no i głównie ta samokontrola, że on się kontroluje, on się stara, żeby wszystko było w tym waszym związku w równowadze, tak? Żeby był ten balans, ta harmonia i żeby po prostu czy emocje, czy jego czyny nie przeważały, nie przelewały tego kielicha, tak? Tego dzbana, który tutaj ten anioł trzyma, żeby żadna tam kropla za dużo nie upłynęła. No więc fajnie, fajnie. Zobaczymy, co was łączy bądź dzieli. Trzy buławy, czyli super, ponieważ widzę, że się będziecie starać i będziecie jednak planować wspólną przyszłość. Już ją zaplanowaliście. To są dobre widoki na przyszłość. To jest podjęcie jakiegoś wyzwania, to jest wybranie jakiejś drogi, obranie jakiegoś kierunku swojego życia. No i czekamy, co dalej się wydarzy. No, mamy nadzieję na to, że będzie fajnie, że będzie szczęśliwie, tak? Jest to też karta podróży, ale takiej wspólnej, tak? Wspólna droga życia, więc wydaje mi się, że jednak tutaj no, to was łączy. Może lubicie razem podróżować, jak najbardziej też tak może być, ale wydaje mi się, że już zdecydowaliście się na to wspólne życie, na podążanie tą wspólną ścieżką życiową. I teraz po prostu trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko dobrze między wami się ułoży i jednak będziecie szczęśliwi, tak? Tylko być może trzeba tutaj coś uleczyć albo dojść po prostu do jakiegoś kompromisu, żeby jedno drugiemu trochę ustąpiło. Tak mi się wydaje, że ten wasz partner dlatego tutaj ucieka z tego pustelnika, tak? Że wy go widzicie
w historii tutaj pustelnika, że on gdzieś ucieka w swój świat, być może się izoluje, być może unika rozmów, bo wy za bardzo tutaj mu prawicie jakieś morały, jakieś kazania, jakieś takie swoje mądrości życiowe. Być może oschle go krytykujecie, oceniacie, tak jak to król mieczy ma w zwyczaju, tak? Więc być może troszeczkę za ostry język w stosunku do partnera i dlatego on tak ucieka w ten swój świat. Chce jeszcze raz wszystko przemyśleć w spokoju, zastanowić się, czy robi dobrze, mimo że jest bardzo mądry i doświadczony życiowo, tak? Pustelnik też o tym mówi właśnie, że on jest bardzo doświadczony życiowo i jest bardzo ostrożny, tak? Być może ma jakieś sekrety przed Wami, nie chce wszystkiego mówić, bo boi się od razu krytyki i tej właśnie oceny. Wyrabiania takiej opinii, tak? Wydawania opinii na jego temat poprzez Was. Ja jeszcze tak przypomnę Wam, że to jest czytanie ogólne, więc energie mogą się mieszać, więc być może będzie tak, że tu jest Wasza energia, a tu Waszego partnera, tak? Bo ogólnie rozkładam, że tu Wy jesteście, a tu partner. Dobra. Pierwsze dni maja. Co będzie między Wami? Dwa miecze. Czyli nie podjęliście żadnej decyzji. Jeszcze jest blokada. Blokujecie się na siebie, nie można dojść do porozumienia. Wydaje mi się, że tu takiego focha jakiegoś żeście zarzucili, moje kochane skorpiony. Na zasadzie nic do mnie nie mów, nie zbliżaj się, nie dotykaj mnie, daj mi spokój. I siedzicie na burmuszeni gdzieś tam w kącie i po prostu blokujecie się na tego partnera, tak? Nie chcecie o niczym widzieć, nie chcecie o niczym wiedzieć i mówicie, a daj mi święty spokój, idź tam rób swoje i w ogóle się do mnie nie odzywaj. Czyli jakaś blokada, jakieś niezdecydowanie, po prostu jakiś foch, jakieś takie najeżenie się na partnera i mówienie po prostu, nie ustąpię Ci na razie. Na razie Ci nie ustąpię, tak? Zobaczcie, tych dwóch mężczyzn tutaj zblokowało się tym żołędziem, tak? Te dwa miecze i żaden z nich nie może tutaj ruchu zrobić, mimo że cały czas jest to starcie, tak? Mimo że no, wzięli tą broń i walczą ze sobą, tak? Więc jakaś tutaj jest blokada, to może być takie też zawieszenie troszeczkę broni, czyli tych pretensji takich, tych jakichś głupich dyskusji. Może być to też taka cisza, ciche dni, tak? Że zawiesiliście tą broń, unieruchomiliście się, no i niestety miecze to myśli i słowa, więc być może macie ciche dni, po prostu się nie odzywacie do swojego partnera albo unikacie wszelakich dyskusji, czy krytykowania go, bądź oceniania, tak? Więc to taka jest właśnie blokada tutaj w najbliższych dniach maja. Co w połowie miesiąca? No, ciąg dalszy, moi kochani. Ojej, ale wy żeście tutaj sobie na własne życzenie blokady pozakładali totalne. Co to się dzieje, moi kochani? No, 8 mieczy to jest karta pułapka, tak? Tuż w ogóle macie, tu macie opaskę na oczach i tu macie opaskę na oczach. I związane jeszcze ręce. Nie widzicie wyjścia z tej sytuacji. Sami żeście się uwikłali w jakiś konflikt. W ogóle mylnie postrzegacie rzeczywistość. Wasze zmysły szaleją. Sytuacja wcale nie wygląda tak, jak Wam się wydaje, bo Wam się to tylko wydaje. Wy nie widzicie, co się dzieje dookoła Was, bo nie chcecie widzieć albo po prostu no, na własne życzenie. Nie otwieracie oczu, albo ktoś Wam zawiązał, nie wiem, ktoś Was tam jakoś po prostu unieruchomił, tak, w jakiejś takiej sytuacji. No na własne życzenie. Mylnie postrzegacie rzeczywistość. Daliście się złapać tutaj w jakąś pułapkę i nie widzicie rozwiązania, a rozwiązanie jest, wystarczy otworzyć oczy, tak? Zamknęliście się w swojej skorupie i myślę, że tutaj chodzi o jakieś uzdrowienie, uleczenie, tak? Jakieś relacji. Albo sami siebie musicie uleczyć, bo wyolbrzymiacie niektóre sprawy. Patrzycie zupełnie inaczej niż, odbieracie fakty zupełnie inaczej niż one są, tak? Więc tutaj może być taka no, po prostu totalna pomyłka. Totalna pułapka, pomyłka i zupełnie odwrotność tego, co się dzieje dookoła Was. Dobrze, koniec miesiąca. No, świetnie, bo wydaje mi się, że dojdziecie do porozumienia. Ktoś Was tutaj chyba pogodzi, moi kochani. Ogólnie karta mówi też o wyborze, o decyzji, ale karta kochanków, no widać tutaj, tak? Para się godzi, miłość, pokój Was łączy, tak?
czyli dojdziecie do porozumienia, pogodzicie się, będzie wszystko dobrze. Wróci równowaga, dojdziecie do porozumienia, co niektórzy być może wejdą w związek małżeński, zalegalizują swój związek. Wróci ciepło, wrócą uczucia. Wreszcie spojrzycie na siebie, tak? Odnajdziecie się w swoim towarzystwie. I pokój Was połączy. Zobaczcie, te aniołki, co ja mówię, te gołąbki białe, tak? Gołąbki pokoju. I razem macie związane ręce, czyli połączycie się w pokoju. Będzie zgoda, dojdzie do porozumienia. I bardzo, bardzo się cieszę, bo być może przejrzycie na oczy, ktoś tutaj uzdrowi, któryś z Was uzdrowi tą relację. Być może no, musicie porozmawiać szczerze, tak? Tym bardziej, że w karcie tła macie kartę sądu ostatecznego. A sąd ostateczny mówi o tym, że odradzacie się, być może wracacie ku sobie, tak? Wracacie do partnera, wracacie do spraw, które kiedyś gdzieś utknęły, wyjaśniacie wszystko, zaczynacie od nowa. Na świeżo, na nowo. Tak jakby ktoś zrestartował Wasze życie i daje Wam jeszcze jedną szansę. Zapominamy wszelkie urazy, to co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Zaczynamy od początku, tak? Jest nowy start. Ach, o, ładnie wystrzyło, no, piękna jest ta karta, bardzo ładna, czyli biegniemy, tak, ku lepszemu, ku nowemu. Sąd ostateczny, to są też takie nieoczekiwane właśnie zwroty na Waszą korzyść, w Waszym życiu, takie oczyszczenie właśnie sytuacji, wyjaśnienie, powrót do partnera, tak. Rehabilitacja. Zrehabilitowaliśmy tutaj nasz związek, uleczyliśmy go, uratowaliśmy i jest zgoda, jest spokój, powraca tutaj to zrozumienie, powracają uczucia. No dobrze, kochani, dopowiemy sobie kilka kart. O co tutaj bardziej chodzi? O wyjaśnienie pustelnika. Dlaczego Wy się czujecie tacy samotni? Tak, samotni w uczuciach. Mamy tutaj króla kielichów. Czyli brakuje Wam tych uczuć. Brakuje Wam tej dojrzałej, prawdziwej miłości, zbudowanej na przyjaźni, zrozumieniu, serdeczności. Tak? Czyli ewidentnie chodzi tu o uczucia. No, karty nie kłamią. Czujecie się samotni bardzo i czujecie, że ten Wasz partner gdzieś od Was się oddala, tak? Gdzieś ucieka w swój świat, gdzieś się izoluje od Was. Dlaczego macie w sercu koło fortuny? Dlaczego jest taki przewrotny worek? Raz tak, raz tak. Karta głupca. Być może niedojrzałość, być może ryzykujecie, tak? Być może chodzi o dziecko. Być może są kłótnie o dziecko, bo Wy na przykład chcecie, a partner nie. Coś związane z nowym etapem Waszego życia. Ale bardziej mi wygląda to na to, że te uczucia jeszcze są niedojrzałe. Jeszcze są takie... no po prostu niedojrzałe. Młode. Niedoświadczone. O. Sześć buław. Wasze zamiary. Sześć buław. Tak, chcecie być osobą zwycięską w tym związku, walczycie o ten związek, chcecie go zwyciężyć. Chcecie prowadzić do zwycięstwa, tak? I osiągnąć sukces w miłości. Dwa kielichy, pełne porozumienie, szczęście, miłość. Czyli zależy Wam na partnerze i bardzo dobrze. Król mieczy. Osiem kielichów. Czyli oddalacie się poprzez to od partnera, że go tak oceniacie, krytykujecie. Albo partner się od Was oddala, tak? Bo to jest taka ucieczka od tych emocji. On ma dosyć, albo Wy macie dosyć i zostawiacie wszystko tak, jak jest. Musicie złapać równowagę. Ale to jest też karta powrotu, bo nie zamykamy za sobą drzwi, nie palimy mostu, więc w każdym momencie, jeżeli sytuacja się polepszy, możecie wrócić. Umiarkowanie. Osiem buław. Czyli, kochani, jest komunikacja.
Jest serdeczność od strony waszego partnera. On chce rozmowy, chce wyjaśnienia, tak? Chce po prostu, żeby sprawy pozytywnie ruszyły do przodu. Chce postępu w tym związku. Trzy buławy to nie będę wyjaśniać, bo to wiadomo, że to jest nowa droga. Dwa denary w sercu partnera, zobaczymy. Cztery buławy. Chcę z wami tworzyć dom i rodzinę. Być może myśli o małżeństwie. Traktuję was jak po prostu no, stały związek partnera życiowego. Dom i rodzina, cztery buławy. I to jest coś stałego, coś trwałego. Jego uczucia są prawdziwe tutaj. Bardzo ładnie. Siedem denarów. Koło fortuny. Czyli czeka, aż się zmieni coś na lepsze. To jest szczęśliwa karta. Karta takiego farta od losu. Więc on cierpliwie czeka, aż przyjdą zmiany na lepsze, tak? Aż ta miłość dojrzeje. Bardzo fajnie. Cesarz. Siedem kielichów. Marzy o przejęciu władzy. Gdzieś tam myśli o tym, żeby jednak przejąć tą pałeczkę dowództwa. Dwa miecze. 10 buław. Tak, wam już jest ciężko z tą taką blokadą. No oczywiście, jesteście przeciążeni. Kto może wytrzymać takie ciche dni, jakieś takie nerwowe sytuacje? 8 mieczy. Przeładowanie już tego wszystkiego. Przeładowanie. Diabeł. Czyli kusi was tutaj, kusi. I te myśli, ta nerwówka taka. Jesteście tak przeciążeni, zdenerwowani tą całą sytuacją, tak? Że nie wiecie, co zrobić. No i kochankowie. Cesarz. Czyli sukces. Stabilizacja. Mąż albo żona, partner życiowy, tak? I to jest też urząd, więc wydaje mi się, że co niektórzy z was po prostu wezmą ślub. Zalegalizują związek. Być może ta trudna decyzja tutaj chodziła o to, że wasz partner chciał ślubu, a wy nie wiedzieliście, czego chcecie, bo byliście tacy zmienni, jeszcze może nie dojrzali do tego, tak? I on cierpliwie czekał, aż zapadnie ta dobra decyzja. Jest urząd, jest kochankowie. Bardzo ładnie. Dojdzie do zgody, dojdzie do porozumienia. Super. Bardzo się cieszę. Dobrze, kochani. Teraz zobaczymy sobie wsparcie anielskie. Wsparcie anielskie, proszę. I którą tu kartę? Piątą od góry weźmiemy sobie. Piąta od góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Flirt. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. Czyli kochani, flirtujmy ze swoimi mężami, żonami. Nie patrzcie na staż związku. Czasami warto odświeżyć uczucie. Gdzieś wyjechać, zrobić jakąś szaloną rzecz, przeżyć jakąś fajną przygodę. I spojrzeć na siebie od nowa, na świeżo, tak? Tak jak ten sąd ostateczny mówi. Wybudzamy się z jakiegoś letargu życia codziennego i zaczynamy patrzeć na siebie od nowa, tak jak w tym dniu, kiedy pierwszy raz się w sobie zakochaliście. No. Flirt. Już patrzymy. Romantyczne anioły zachęcają cię do rozpoczęcia romansu w kokieteryjny sposób. Dotyczy to również śmiania się nie tylko ustami, ale i oczyma podczas rozmów z innymi osobami. Nie musi, choć może, mieć to związku z seksualnością. Flirt sam w sobie jest zabawą. Swawola jest z kolei samym sednem romansu. Jeśli jesteś w związku, flirtowanie z partnerem może przywrócić namiętność, jaka wam towarzyszyła na samym początku znajomości. No właśnie. Jeśli jesteś singlem, flirtowanie może przynieść ci nowe przyjaźnie, a nawet poważny związek. Wyciągnięcie tej karty może po prostu oznaczać,
że nawiązywanie częstszego kontaktu wzrokowego z innymi osobami może Ci pomóc w relacjach międzyludzkich. Będzie to szczególnie dostrzegalne, jeśli jednocześnie zaczniesz częściej się uśmiechać i mówić cześć. Każdy, kogo spotykasz na swojej drodze, jest potencjalnym przyjacielem. Wyniki badań ukazują, że większość osób poznała swoje drugie połówki za pośrednictwem znajomych. Idąc tym torem, możesz traktować nowe przyjaźnie jako sposób na spotkanie przyszłego partnera i jednoczesne zwiększenie przyjemności płynącej z codziennego życia. No widzicie, kochani, czyli flirtujcie, bądźcie czarujący, uwodzicielscy i jeszcze raz próbujcie rozkochać się w sobie, tak? Żeby poczuć te motyle w brzuchu. Moje kochane skorpiony, to by było na tyle. Życzę wspaniałego maja, dużo radości, miłości, porozumienia, zgody, żebyście się wreszcie dotarli, dogadali. I cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a teraz zapraszam wszystkie samotne skorpiony. Teraz będzie czytanie dla Was. Dzień dobry, witam wszystkie samotne skorpiony i zapraszam Państwa na czytanie miłosne na miesiąc maj bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie będzie rezonowało, zachęcam, odsłuchajcie sobie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Być może tam będą jakieś dodatkowe informacje, które pomogą rozwikłać Wasze jakieś rozterki życiowe. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, kochani, co tam się ciekawego dzieje u naszych samotnych skorpionów. Pierwsza karta, karta przyszłości, źródła Waszego problemu, czyli co takiego się wydarzyło, że jesteście osobami samotnymi. Karta głupca. Ok. Druga karta, teraźniejszość, czyli obecna sytuacja. Trzy kielichy. Ok. Trzecia karta, czyli co się wydarzy, Wasza przyszłość. Cztery kielichy. Czwarta karta, co Wy na ten temat myślicie? Dziewięć denarów. No tak, Wam jest dobrze tak, jak jest. Piąta karta. Jaka jest rada od kart? Co macie zrobić? Jak zacząć działać, żeby poznać kogoś, tak? Jeżeli chcecie, oczywiście. Cztery buławy. Cztery buławy. No, założyć rodzinę. No tak, łatwo powiedzieć, nie? Dobrze. Szósta karta mówi o przeszkodach, bądź osobach, które Wam przeszkadzają, sytuacje, jakieś zdarzenia, które po prostu przeszkadzają Wam w osiągnięciu celu, tak? Zobaczymy, o co tutaj chodzi, przeszkody. Karta sądu. I wynik, jak się miesiąc kończy. Pięć buław, no tak. W tle czytania mamy rycerza buław. Czyli jakiś mężczyzna z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Jakaś podróż, jakiś wyjazd, przeprowadzka. Albo romans. Dobrze, widać, widać. No to zaczynamy. Kochani, co jest powodem tego, że jesteście sami? Myślę, że jakaś niedojrzałość, że jeszcze po prostu pozwalacie sobie na to, żeby poużywać troszeczkę w świecie. Zupełnie nie jesteście przygotowani do tego, żeby być z kimś. Chcecie być jak ten wolny, kolorowy ptak, niezależny. Lubicie ryzyko, lubicie nowości, lubicie takie nieznane wody, że tak powiem. No nie ma jeszcze w tej dojrzałości w Was. Jeszcze nie dojrzeliście do tego, żeby założyć poważny związek. Jeszcze kochacie wolność i chcecie się nią nacieszyć jak najbardziej, tak? Więc tutaj no, wydaje mi się, że to jeszcze troszeczkę potrwa, zanim się zdecydujecie na coś. No i to wiąże się z tym, że Wasza obecna sytuacja jest taka, że balujecie, bawicie się, spotykacie się ze znajomymi, z przyjaciółmi, imprezujecie na całego.
jest picie, jest zabawa, są jakieś flirty, romanse przelotne takie, ale to są tylko na chwilę, tak, żeby się pobawić, dobrze, miło spędzić ze sobą czas i następnego dnia zapominamy praktycznie o tych osobach, więc zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa. Moi kochani, wydaje mi się, że wy się musicie jeszcze wyszaleć, tak, że po prostu nie dojrzeliście jeszcze do tego, żeby zakładać dom i rodzinę, na pewno. No i tak, co będzie w najbliższej przyszłości? Cztery kielichy. Czyli nic nie będzie, moi kochani, bo wy nie widzicie, jesteście tak skupieni na sobie, gdzieś po prostu rozmarzeni, albo wam się po prostu nie chce szukać, tak? Wam jest dobrze, jak jest. Okoliczności wydają wam się niesprzyjające na ten moment, żeby wyjść i po prostu kogoś szukać, tak? Zobaczcie, pada deszcz, jest pochmurno, nic wam się nie chce, jesteście w melancholijnym jakimś nastroju. Taka uwaga, tak? Po prostu. To nie jest ten czas, żeby teraz kogoś poszukać. Mimo, że mogą, że są jakieś możliwości, tak? Ale na razie wam na tym nie zależy. Po prostu boicie się wyjść z domu, tak? Bo pada, bo jest nieodpowiedni czas, nieodpowiednia pogoda na to, tak? I co na ten temat myślicie? No właśnie, karta bogatego singla, tak? Jest wam dobrze w swoim towarzystwie, jest wam dobrze tak jak jest. Macie pieniądze, macie pracę, macie mieszkanie, dobrą pozycję zawodową, jesteście atrakcyjni, dobrze sytuowani, jest wam tak wygodnie, jest wam tak dobrze. I na razie nie chcecie tego zmieniać. Nie chcecie zmieniać swojego stanu wolnego, tak? Jesteście dobrą partią na wydaniu, ale na razie niech tak zostanie. O czym mówi tarot? Czego radzi? No mówi, załóż tą rodzinę wreszcie, zbuduj te cztery ściany, tak? Wyjdź za mąż albo ożeń się, załóż rodzinę, spłódź dzieci. To jest też karta zabawy, karta uroczystości. Być może gdzieś będziecie zapraszani, teraz zbliżają się komunie, szykują się wesela. Uroczystości rodzinne, jakieś chrzciny, gdzieś po prostu udzielajcie się, tak, wychodźcie, być może uda wam się tam kogoś poznać. Ogólnie jest to karta rodziny, tak, i takiej stałości, zbudowania czegoś, czegoś pozytywnego, czegoś mocnego, trwałego. No to jest rada, być może już czas najwyższy, być może to niektórzy już mają metrykę z takim licznikiem, że czas goni, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o potomstwo, o posiadanie dzieci, więc moje kochane skorpiony, no nie czekajcie na tą zmianę pogody, tej aury, tylko weźcie się w sobie, załóżcie kalosze, weźcie parasol i idźcie szukać, a nie rozmyślacie, zastanawiacie się i wam jest tak dobrze w tym ciepłym domku, tak? Z kotem na kolanach, tak wam jest dobrze, tak wam się nic nie chce. Po co wam tam kogoś szukać? No i teraz tak, karta, która przeszkadza, karta sądu ostatecznego, tak? Być może chcecie wrócić do kogoś, być może jest to temat, który ciągle powraca i was to denerwuje, też tak może być, być może rodzina naciska, być może przyjaciele, ale karta mówi o nagłych, nieoczekiwanych zmianach na waszą korzyść, więc być może tutaj ta sytuacja w jakiś sposób się obróci na waszą korzyść, tak? To jest też karta mówiąca o poprawie w waszej życiu, więc być może tutaj karty chcą powiedzieć, że przeszkodą właśnie jest to, że wam zbyt dobrze się powodzi i zbyt bardzo się rozleniwiliście i tak naprawdę wam się nie chce, bo macie wygodne życie, wszystko, że tak powiem, na tacy podane i tak naprawdę nie chce wam się zaangażować w to, żeby tutaj kogoś znaleźć. No też może być taka sytuacja. I ciągle jest właśnie ten powrót do tego pustego domu, gdzie się tam zaszywacie i tak jest wam dobrze w tym, tak? Koniec miesiąca, jakaś rywalizacja. Więc albo ktoś tu będzie się o was starał, albo wy wreszcie się ruszycie i zaczniecie robić podboje, tak? Czyli będzie jakaś możliwość do wywalczenia sobie partnera bądź partnerki, tym bardziej, że w tyle czytania macie romans, tak? Albo jakiś wyjazd, albo jakiś wyjazd. Ale pojawia się tutaj osoba z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, tak? Więc być może tutaj coś się zadzieje.
Oby to nie było tylko przelotne, no bo rycerz buław to niestety. Niestety, zazwyczaj tylko romans i nic więcej. No dobrze, moi kochani, może coś dobierzemy. Zobaczmy tego głupca. Czy wam się po prostu tak nie chce? Czy wy nadal jesteście tym Piotrusiem Panem, który po prostu nie dorósł jeszcze do roli poważnego partnera? Zaraz zobaczymy. Proszę o wyjaśnienie karty głupca. No, karta śmierci, karta transformacji, karta zakończenia czegoś. Może to jest też nowy początek, bo rozstaliście się z kimś, dlatego jesteście sami. Też tak może być, że zaczynacie wszystko od nowa. Zaczynacie wszystko od nowa na nową kartę. Być może jest to trochę nieprzemyślane i troszeczkę nieznane z waszej strony, ale chcecie definitywnie skończyć z przeszłością poprzez bolesne jakieś rozstanie, bolesne przeżycia i zacząć od nowa. Cztery kielichy. Pięć denarów. Tak naprawdę źle się czujecie z tym, że jesteście tacy właśnie rozleniwieni, tacy samotni w tym wszystkim, tak? Że nie umiecie się zdecydować. Pięć denarów, karta takiej potrzeby, karta choroby, niedostatku. No, brakuje wam tych emocji, tak? No ale wam się nie chce ruszyć, no naprawdę nie widzicie, albo nie chcecie przyjąć pomocy od kogoś, też tak może być. Nie chcecie przyjąć od kogoś pomocy, wsparcia. Sąd ostateczny. Królowa denarów. Jakaś starsza kobieta z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec, może być to matka, może być szefowa, a może to jest po prostu ciąża, też tak może być. Ale chodzi mi tu bardziej o wygodne życie, o takie praktyczne życie. Być może co niektórzy z was jeszcze z rodzicami mieszkają i wam jest po prostu u tej mamy dobrze, bo ona o wszystko zadba, ona wszystkiego dopilnuje, nakarmi, wyprasuje ubrania, opierze, posprząta, tak? Też tak może być. Kochani, czwórka buław. Co ten tarot radzi z tą rodziną? Żebyście osiągnęli swój cel. Żebyście zwyciężyli w tym. Dopięli to na ostatni guzik. Po jakiejś batalii. Boże kochane, oczy mi łzawią. Jakieś zapalenie spływek chyba mnie wzięło. Kończę wasz filmik i idę oczy zakropić. Matko jedyna. Dobrze kochani, przepraszam. Pięć buław jeszcze. Ale mi oczy szczypią. Nie mam makijażu w ogóle, nie wiem co się dzieje. No tak, i cztery buławy. Czyli uda się. Uda się tutaj coś zwyciężyć, coś sobie wywalczycie. Będzie założenie rodziny, będzie jakaś radość tutaj. Być może spotkanie jakiegoś partnera. Zaczniecie budować rodzinę. Myślę, że tak pod koniec czerwca gdzieś tak się to zacznie. No, jakiś tutaj romans się tli. I tutaj uda wam się po prostu zdobyć to, tak? Będziecie tym wodzem, który zwycięsko wjeżdża z tym, co zdobył. Szóstka była. Sukces, karta sukcesu, czyli uda się. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Czyli po tej hucznej zabawie uda wam się jednak zmądrzeć i jakoś ustabilizować sytuację. Zobaczymy, co jeszcze anioły na to. Proszę, trzecią kartę od spodu. Rozstanie. Zbliża się czas rozstania z twoim partnerem. A to ciekawe. Mnie się wydaje, że wy już jesteście po rozstaniu. Z
jakimś partnerem, dlatego teraz zmieniacie swoje życie i zaczynacie wszystko od nowa. Romantyczne anioły wspomogą Cię podczas okresu separacji od Twojego partnera. Karta ta stanowi zapewnienie Ci anielskiego wsparcia, podczas gdy będziesz spędzać czas z dala od siebie. Podczas takiego rozstania anioły wypełnią Twoje godziny zdrowymi czynnościami, które wspomogą Cię zarówno w obecnym, jak i przyszłych związkach. Niniejsza karta może oznaczać tymczasowy okres samotności, podczas którego Twój partner może podróżować w interesach, bądź też okres, podczas którego jesteś singlem i przygotowujesz się do kolejnego związku. Może ona również oznaczać separację małżeńską bądź rozwód. Poproś o wsparcie podczas dokonywania się tych zmian. Anioły pomogą Ci odkryć głębokie uzdrowienie, które objawi się podczas samotnie spędzonych godzin. Przygotuje Cię to do kolejnej podróży, którą będzie zbliżający się nowy związek. No właśnie, czyli jesteście po rozstaniu, kochani, więc zróbcie porządki, tak, ta śmierć. Byliście na to przygotowani i podeszliście do tego mądrze, tak? To nie było hop-siup, to była już taka decyzja dobrze przemyślana. I Wasze przeobrażenie, transformacja, tak? I uwolnienie się od czegoś. Kochani, życzę wspaniałego miesiąca. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, obejrzyjcie sobie jeszcze filmik ze znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Na pewno tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, a tymczasem życzę udanej majówki, wspaniałego maja, dużo miłości, radości, wytrwałości w dążeniu do celu. I cóż, zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia.